Dziękuję, panie marszałku, wysoki Sejmie, pani minister, panie minister. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaniepokojony niektórymi wypowiedziami i też samym projektem tej ustawy, bo o ile co do zasady same świadczenia i wsparcie dla rodzin to jest kierunek pozytywny, o tyle mamy tutaj, mam takie wrażenie, do czynienia z powrotem do tej antyspołecznej polityki, która miała miejsce jeszcze przed 2015 rokiem. Pan poseł Sachajko cytował przed chwilą panią Jachirę, ale też w innych wypowiedziach się to przebijało, że te świadczenia, które mają przecież być wsparciem dla rodzin, są uzależniane od tego, czy rodzice mają pracę. Dzisiaj na całe szczęście dzięki tej polityce gospodarczej ostatnich lat mamy nie tylko rekordowo niskie bezrobocie, ale mamy też wciąż jeszcze rekordową liczbę osób zatrudnionych. Ponad 17 milionów, drodzy państwo. Sprawdźcie statystyki. Nigdy w Polsce tak dużo ludzi w Polsce jeszcze nie pracowało. No ale to nie jest wieczne. Zaczynają się już te masowe zwolnienia, zwolnienia grupowe. Coraz to nowe informacje docierają. No i teraz zasadnicze pytanie do państwa. No bo ja czytam sobie projekt, czytam też uzasadnienie. Tu jest napisane tak, że projekt ustawy przewiduje, że warunek aktywności zawodowej co do zasady ma dotyczyć obojga osób wspólnie sprawujących opiekę nad dzieckiem. Czyli jeśli nawet jedno z rodziców straci pracę, to straci też pomoc od państwa. No i to jest kierunek bardzo niepokojący, dlatego że będzie to, można powiedzieć, podwójne karanie. Ktoś straci pracę bez swojej winy, przez chwilę jeszcze jakieś osłony będzie miał, ale za moment ma te osłony stracić. No to nie jest dobry kierunek, panie minister. Czym wy się tutaj tak naprawdę kierujecie? Bo przecież nie mówimy tu o żadnym rozdawnictwie. Mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, o zachętach do tego, żeby ludzie mieli jak najwięcej dzieci. Więc jeśli w tą stronę idziecie, to to jest naprawdę niepokojące. Chciałbym, pani minister, żeby pani też wskazała, czy w ocenie rządu istnieje taka potrzeba w tej chwili, żeby zabierać świadczenia rodzicom, którzy właśnie stracili pracę. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam panią poseł Magdalena Małgorzata Kołodziejczak.